Dziś od rana w robocie istny Meksyk. Nie, nie, nie. Nie można w tak piękną pogodę siedzieć w biurze na klawiaturze. Tym bardziej, że pod redakcją stoi coś, czym od dawna mam ochotę zrobić sobie mały trip. To Barton Galactic 52T. Na pierwszy rzut oka coś mu brakuje, prawda? A, lusterka. Są w bagażniku, a ja nigdy nie pamiętam, czy mają one lewy czy prawy gwint. No, teraz pozostaje jeszcze tylko delikatne mycie tego matowego lakieru i w drogę. Czy mówiłem wam już, że to dla mnie wyprawa w przeszłość? Zablokowany. Od takiego sprzętu zaczynałem i powiem wam szczerze, że apetyt zawsze rośnie w miarę jedzenia. Kiedyś takie 50 km na godzinę to dla mnie była prędkość w pełni wystarczająca i byłem wdzięczny niebiosom, że nie muszę już takiej prędkości starać się rozwijać jadąc rowerem. Wciągnij podwozie. I dawaj, tylko od razu na prawy pas, bo mamy dobry start, ale potem nieco słabiej już, powyżej tych 40 parę. Słońce chowa się za horyzontem i chmurami, ale jest bardzo ciepło, ponad 20 stopni. To fajna okazja, aby pokazać wam Bartona Galactica 52T nieco bliżej. Musicie wiedzieć, że to jest sprzęt na absolutny start. Kosztuje niewiele, bo 3,5 tysiąca złotych i nie wymaga od nas nie wiadomo jakich umiejętności. Dwa koła, 10 cali, 83 kg masy własnej i dwusuwowy silnik. Miejsca jak dla kogoś o moim wzroście dość mało, ale serio, jak kiedyś na takim sprzęcie przejechałem kilkanaście tysięcy kilometrów i żyję i nawet kolana nie przyrosły mi do brody. Prawdę mówiąc, myślałem, że zawieszenie tutaj gorzej pracuje, ale przy mojej masie ponad 90 kg da się w miarę komfortowo jeździć. Co do designu, to nie porywa i nie zachwyca, ale to nie jest maszyna służąca do szpanu. Barton Galactic 52T ma być dla nas wprowadzeniem do świata dwóch kółek, no i tyle. Jak się wam znudzi, to przesiądźcie się po prostu na coś bardziejszego. Z przydatnych rzeczy to macie tutaj haczyk na siatkę, mega pojemny schowek pod kierownicą i bagażnik pod siedzeniem, który zmieści kask, ale chyba bardziej taki rowerowy. Pora wracać, bo zaczyna się robić chłodno. A walki z katarem, jak słyszycie, mam już kompletnie dość. Trzeba przy tej okazji jakoś podsumować ten dzisiejszy odcinek w jednoślad.pl. Powiem wam, że to bardzo fajna, krótka co prawda wycieczka. Do przeszłości, do genezy, do czasów, kiedy ja zaczynałem właśnie od takiego sprzętu. Każdy z was musi od czegoś zacząć i każdemu z was polecam coś, co jest małe, niedrogie, zgrabne, co świetnie sobie poradzi, zwłaszcza w mieście. I coś, co przysporzy wam wiele radości i z czym chociażby przez jakiś czas będziecie mogli się identyfikować. Coś, co będzie wyrażało wasz motocyklowy styl życia. Co prawda u samego jego początku, ale jednak. Dlatego moim zdaniem warto właśnie sprawić sobie coś takiego. Pojeździć tym sezon, dwa, przekonać się jak to jest, nieco nabyć wprawy i dzięki temu być lepszym motocyklistą chociażby takiej 125, co będzie naturalną koleją rzeczy. Taka właśnie przesiadka na 125. Mamy przejechane 7 km. 7 km pełne wrażeń i co tu dużo ukrywać, wspomnień. Zachęcam was serdecznie do dyskusji na naszym Facebooku, na forum jednoślad.pl, a także do naciśnięcia klawisza subskrybuj, bo wkrótce kolejni szybcy i wolni. Nieco większe sprzęty to na pewno. O, z przyzwyczajenia jadę środkowym pasem. No nic, dzięki wam bardzo za tę retrospekcyjną wycieczkę dzisiaj na Bartonie Galactic i do zobaczenia już wkrótce na jednoślad.pl. Dzięki wam bardzo za każdy przejechany dziś razem kilometr.